Halo, dzień dobry. Dzisiaj kolejny filmik z cyklu Edukacja, rekrutacja w REMAX, czyli najczęściej zadawane przez Was pytanie podczas spotkań rekrutacyjnych z nami. Jednym z takich pytań, które bardzo często słyszę podczas tych spotkań, jest pytanie: jak Pani myśli, czy ja sobie poradzę w branży nieruchomości? Czy REMAX jest miejscem dla mnie? Czy będę skutecznym agentem? Czy będę zarabiał? Ja zawsze na to pytanie odpowiadam tylko w jeden sposób. Moja odpowiedź zawsze brzmi: nie wiem. Musicie pamiętać, że podczas tych spotkań widzę Was najczęściej po raz pierwszy. Po raz pierwszy mamy okazję ze sobą porozmawiać. Dowiaduję się więc o Was dokładnie tyle, ile chcecie mi o sobie opowiedzieć. Coś tam mogę sobie wyczytać w Waszym CV, jednak nie zmienia to postaci rzeczy, że nadal jest to jakiś niewielki wycinek, ułamek tego, kim naprawdę jesteście, jacy jesteście, w jaki sposób pracujecie, jaka jest Wasza motywacja i determinacja. Dlatego bardzo trudno jest mi jednoznacznie odnieść się do tego pytania, czy odniesiecie sukces, będąc agentem nieruchomości w REMAX. Niemniej są rzeczy, których mogę być pewna w 100% i za które biorę pełną odpowiedzialność. Jedną z tych rzeczy na pewno jest fakt, że możecie być pewni, że wstępując na pokład REMAX otrzymacie wszystko to, co na tym pokładzie się znajduje i co może zbudować Wasz biznes, co może pomóc Wam w rozwoju tego biznesu. Wszystkie narzędzia, którymi dysponujemy, oddajemy Tobie po to, żebyś mógł się jak najlepiej nauczyć pracy w branży, po to, abyś mógł jak najlepiej wykorzystać swoje możliwości. Określamy Twoje mocne i słabe strony, podbijamy to, co jest mocne, pracujemy nad tym, co jest słabe. I myślę, że ze wszystkich tych rzeczy, które możemy Ci zaoferować, takich jak narzędzia, sprawdzony model biznesowy, 47-letnie doświadczenie, bardzo dużo szkoleń, webinarów, to tą rzeczą kluczową i najważniejszą, o której ja mówię i którą również gwarantuję, jest wsparcie. Od samego początku przynależności do REMAX, przez cały czas trwania współpracy, możesz liczyć na wsparcie i na pomoc z naszej strony, więc jeżeli z czymkolwiek będziesz miał problem, my jesteśmy właśnie od tego, aby Ci pomóc, aby Cię wesprzeć, aby jeszcze bardziej próbować szukać takich rzeczy, które będą mogły Ci pomóc. Ja na co dzień pracuję ze swoimi agentami, staram się być do ich dyspozycji, staram się udzielać im wsparcia, często się spotykamy, często rozmawiamy o ich pracy, określamy to, w czym jeszcze mogłabym im pomóc, w czym jeszcze może pomóc im REMAX. Szukamy tych sposobów na to, żeby jeszcze bardziej rozwinąć ich możliwości, żeby jeszcze bardziej podbić ich sukces. Pamiętać jednak musicie, że tą osobą, od której zależeć będzie w zasadzie wszystko, jesteście tylko i wyłącznie Wy. Ponieważ bez względu na to, ile narzędzi i jak dobry, sprawdzony model biznesowy otrzymacie, to całą tą pracę będziecie musieli wykonać przede wszystkim Wy. I to Wy musicie być tymi osobami, które chcą tego najbardziej. Ja ze swojej strony mogę Was zapewnić, że wstępując w szeregi agentów REMAX Speedway, będziecie mogli liczyć na naszą pomoc, na moje wsparcie, na doradztwo. Możecie liczyć na to, że przeprowadzimy Was przez naukę, przez szkolenia, przez cały proces wdrożenia w pracę agenta nieruchomości w sposób, który będzie też bardzo indywidualnie dopasowany do Ciebie, do Twoich możliwości i tego, co potrafisz. Jesteśmy właśnie po to, żeby pomóc Ci rozwinąć skrzydła, żeby pomóc rozwinąć Twoją kreatywność. Dlatego jeżeli jesteś w miejscu, które troszeczkę Cię ogranicza, które w jakiś sposób zabija Twojego ducha zawodowego, to ja bardzo serdecznie Cię zapraszam do takich spotkań informacyjnych z nami, podczas których możesz dowiedzieć się czegoś więcej o naszej pracy, o tym, na czym polega współpraca z REMAX, a może się okazać, że jest to właśnie miejsce dla Ciebie, że jest to coś, co będzie stanowiło dla Ciebie nie lada wyzwanie, w którym będziesz chciał się sprawdzić.
Pamiętajcie, że wystarczy zadzwonić do naszego biura. Paulina, moja administratorka, umówi Was na takie spotkanie w dogodnym dla Was dniu, o dogodnej dla Was godzinie. Pamiętajcie, że te spotkania są zupełnie niezobowiązujące, więc nie musicie się martwić, że do czegokolwiek będziecie później zobowiązani. Ja tymczasem życzę Wam bardzo miłego dnia. Za oknem mamy piękny, słoneczny dzień, dlatego cieszmy się. Życzę Wam bardzo dużo zdrowia i mam nadzieję, że do zobaczenia już wkrótce na jakimś naszym wspólnym spotkaniu. Pozdrawiam i do widzenia.